Cześć, dzisiaj nagrywam My Gentleman z Born. Mamy taki mały problem, no bo Five Nights at Freddy's 2 nie będę już nagrywał, bo zauważyłam, że przez tą aplikację coś mi tutaj wariuje. Więc dokończymy tą karnię jak najszybciej i po prostu skończymy to wszystko. Jestem po płakaniu. Bo zaczął mi przez tą aplikację wariować. Dobra, dzień dobry. Dzisiaj można wejść? Jej, będziemy ze snu się. O, kurde. No bo. Dobra, pycha. Tylko szkoły spało tyle śniegu, że można się... No błąd ortograficzny był. Można się w nim... O nie, nie. Dzieciaki w szkole były rany. Możemy porobić coś fajnego? Świetnie, idziemy malować. Przecież... Czemu ona maluje te trolle? Patrzcie, tu jest ten misek. Dobra, nie będę jej dawał jeść, bo mi się nie chce. Sam chcę iść do łóżka. Co? O, dziękuję. Nie mogę nikogo wykąpać. Gdzie spać? To jest typowa Kari. Dziś spało tyle. Sporo śniegu, zabawa w śniegu jest fajna. Dobra, liści. Coś jeszcze? Tyle listów. Dobra, dam ci... muszę ci dać coś. Dobra, potem nam cię coś jeść, ale muszę przeczytać ten list. Anne, dzień dobry, jestem Anne, siostra Sii. Bardzo mi przykro, że moi rodzice nie odpowiedzieli na pani list. Myślę, że są w błędzie, odmawiając Karin prawdy o swoim ojcu. Nazywał się Heinz Flinzy, miał 19 lat i wydawało się, że bardzo zależy mu na Sii. Witaj, Anne, bardzo dziękuję za... odpowiedź. To naprawdę wiele dla nas. Znaczy, czy mogłabyś poprosić cię o jeszcze jedną przysługę? Czy wiesz może, z jakiego regionu Niemiec pochodził Heinz? Czy mogłaby nam pomóc go odnaleźć? Muszę i... Dobra, spróbuję jak zawsze. Teraz będzie najgorsza rzecz świata chyba. Głupia szkoła i głupi śnieg. Ale fajna muzyka. Przepraszam za dźwięki. Nienawidzę ich. Mam nadzieję, że zdechną. Zdechną. Proszę, nie mów tak. Moje ubranie jest przemoczone. No, super. Jest mi zimno i boli mnie. Znowu nakładam ci plaster. Teraz czuję się trochę lepiej. Dobra. Dobrej nocy. Nowy pies. Zmieniła zdanie. Twój ojciec, to bardzo miłe uczucie, że w końcu dowiedziałam się czegoś o twoim ojcu. Teraz wiemy, że był zwykłym żołnierzem, któremu zależało na twojej matce. Miał 19 lat i się zakochał. Moja ciotka też go lubiła, więc musieli być imieniem młodym człowiekiem. Miejmy nadzieję, że uda nam się odzyskać więcej informacji o twoim ojcu. Okej, let's go! I mamy
jestem taka głodna. O, o, dzień dobry. Nam, 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 nam. Mama tak czuła. A ja nie ma listu. Ciacho. Ciacho. Chyba to ma. Co takiego? Chyba znalazłam sobie jakiś przechwyczyć. Wiesz, bo listy są mądre. Już więcej mnie tak nie zamoczą. Będę. No to idę. A teraz będzie na pewno coś gorszego. O, cieszę się, że wróciłaś. To zadziałało, wykiwałam. Tym razem, gdy przyszli po mnie, nie pobiegłam tak jak zwykle. Myśleli, że mnie dorwali, ale to nawet nie bolało. Prawie się nie przemoczyłam. Co zrobiłaś? Zasłoniłam twarz rękami i udawałam, że jestem żółwiem. Kiedy zaczęli rzucać we mnie śniegiem, mocno zamknęłam oczy. Wcale nie było mi zimno. Przynajmniej się postarałaś, tak? Okej. Dobranoc. Okej. Dobra, coś nowego, ale dzięki. Muszę naprawić moją ulubioną sukieneczkę. A i co dzień będzie się pojawiała Karin. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. Wstałam. Super. Nie. Sto złotych na jakieś zakupki. Piszcie w komentarzach, czy lubicie chodzić na zakupy ze swoją mamą. Co? Na zakupy ze swoją mamą. Bo ja tak nie za bardzo. Nie ma dzisiaj szkoły, wychodzisz do pracy. Tak, zaraz wychodzę. W porządku, baw się dobrze. No tutaj odrobię lekcję. Co? Moja bardzo. Witaj w domu. Możemy coś. Możemy porysować. Znowu tęcza. Jesteś cała jak świnia. Robi się późno. Do zobaczenia jutro. Okej. Coś dziwna taka linia. Czasu. Nie mamy czasu! Dzień dobry. O, odpuścimy na jego. Kurde. Oj, to nie jest ryba. Jest. Przykro mi, rybka, ale cię zjemy. Jest. Złapałaś rybę. Dobra, teraz idziemy ugotować tą rybkę. Naprawdę lubię spędzać z tobą cały dzień. Gdzie ryba? Niam. Mogę mi spać.
Poczytaliśmy coś przed snem. No nie, a było tak przepięknie. Nie trzeba odczytać. Okej, idziemy spać. Zapisywanie! Jest rano, super Aśnie. Przyszedł jakiś lis. Dzisiaj jest poniedziałek. Okej. Let's go. Lecimy z chwilą. Niam, 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 niam. Okej, jestem z powrotem. Dobra, czytamy listy, bo sporo już tu mamy. Powinnam niedługo iść do szkoły. Uważaj na siebie. Dobra. Okej, lecimy z kolejnym dniem. Znowu? Inne dzieci znowu się nad mną znęcały. Śmiali się ze mnie i nie popychali. Ale jeden z nich wyglądał na rozścieczonego i wepchnął moją głową w śnieg. Nie chciał puścić, a ja nie mogłam oddychać. To było straszne. Ale wtedy pojawił się pan Berg i uratował mnie. Krzyczał na łobuzy, a oni uciekli. Pobiegłam prosto do domu. Tak się bałam. Tak się cieszę. Jest mi zimno i mokro. W porządku. Chcę się wykąpać. Znowu. Dlaczego ten łobuz tak się na mnie wściekł? Gdyby mój nauczyciel nie wkroczył do akcji, naprawdę bardzo się bałam. Teraz jesteś bezpieczna. Tak. Nie zjeść. Bora już spać. Przeżyć mi coś fajnego? Tak. To miłe, dzięki. Dobra, let's go. Lecimy z kolejnym dniem. Znowu cię boli brzuszek. Nie czuję się zbyt dobrze. To pewnie przeziębienie, nic sprawia. Chyba muszę zostać dzisiaj w domu. Jeżeli faktycznie się czujesz, to w porządku będzie. To mnie nie jest straszne, przecież jestem dużą dziewczynką. Nic mi nie będzie. Możesz iść do pracy. Okej, idziemy do pracy. Wojtek, a czemu twoje gacie są na biurku, Kasi? I Kamilka, ślicznie posprzątałaś, ale też mogłaś popatrzeć, co masz pod. Wojtek, to samo. Dobra. To już będzie koniec chyba. Więc wróćcie. Dużo spałam, czuję się trochę lepiej. Chciałabym coś zjeść. No i myć się. Dobra. No idziemy się umyć. Mam ci coś zjeść. Chrup, chrup, chrup. Ehe. Jestem zmęczona. Okej. Fajnie było czegoś posłuchać przed snem. Masz czas? Nie, może jutro. Oj, no to dobra. Okej, kończymy odcinek. Dzisiaj może się pojawi jeszcze drugi, ale ja się z wami żegnam. Tylko zapiszę. No i idziemy. Pa!